Witam się z wami już w czwartym vlogbasie. Maniczka też się chyba wita. Tylko jeszcze jest zaspana. Nie chcesz wstawać? Zobaczcie, jaka zaspana. Ale wita się z wami. Już gotowa do wyjścia. Idzie na prannę siusiu. Maja, idziesz? W płaszczyku, bo chyba deszcz pada. A jeszcze zaspana. Ale ja z nią nie idę, ja będę szła z nią. Na razie jestem jeszcze w piżamie, ale zaraz będę się szykować. Muszę jeszcze przed tym wyjść z Soniaczkiem. I teraz jeszcze trzeba umyć zęby rano. Chcesz wyjść? W deszczowy dzień ona woli spać. A może w końcu wstanie. Wracam do domu. Ja już wróciłam do domu, bo byłam na mieście. I zobaczymy, co to za mordka tutaj leży w legowisku. Wydaje mi się, że to chyba jest Sonia, ale sprawdzimy. Tak, Soniczka. Ale przepraszam was za światło, dzisiaj jest pochmurny dzień i po prostu jest ciemno, chociaż jest rana. Czekoladce nie będziemy już przeszkadzać, niech sobie śpi i teraz sprawdzimy, gdzie jest Majeczka? Ale chyba w tej drugiej budce. Tam sobie śpi drugi psiak, ale też go słabo widać. No bo już tak jak wam mówiłam, rano padał deszcz, jest pochmurno i dzisiaj może być słabsza jakość filmiku. A może teraz opowiem wam, jaka Sonia dzisiaj była niegrzeczna. Rano byłyśmy na dworze, jak wiecie, żeby się załatwiła na takim wyjściu może 15 minut. Soniaczka była w swoich szalkach, tych czerwonych, które zamówiłam jej niedawno z AliExpressu. I nagle zobaczyła pieska, którego nie lubi. I zaczęła na niego szczekać, rwać się do niego, chciała go chyba ugryźć. I tak się szarpała, że odpiły się szelki. I Sonia wyszła z tych szelek. Po wyjściu z nich oczywiście nie słuchała się mnie, kiedy ją do siebie przywoływałam. Tylko pobiegła za tym pieskiem, zaczęła na niego szczekać. No i oczywiście on też jej nie lubi, więc nie było tak, że był obojętny, tylko też zaczął na nią warczeć. Oczywiście ten piesek jest 3 razy od niej większy, tak więc no wiadomo, że on miał przewagę, na szczęście nie pogryźli się. W ostateczności skończyło się to tak, że w końcu za którymś razem, jak Sonię wołałam, wreszcie do mnie przyszła i poszła za mną do domu. Do tej pory nigdy te szelki mi się nie odpięły, więc nie sądziłam, że mogłam się, że może ta rzepa puścić, bo byłam kilkanaście razy w tych szelkach z Sonią i nic się nie stało, nigdy się nie odpięła, chociaż też się czasami szarpała. No było to trochę, było w tym troszeczkę mojej winy, no bo muszę teraz chyba, nie wiem, jakoś lepiej sprawdzać te szelki albo jej zmienić, no bo chyba w tych już nie będzie mogła chodzić. No ale Sonia, jak widać, jest niegrzeczna, tak więc chyba w tym roku Mikołaj raczej do niej nie przyjdzie, bo do niegrzecznych piesków nie przychodzi, tak więc zobaczymy. A tutaj dalej sobie śpi taki niegrzeczny piesek. Napisałaś Sonia list do świętego Mikołaja? No powiedz, napisałaś? Bo i tak chyba do ciebie nie przyjdzie. Czyli Mikołaj nie przychodzi do piesków, które rzucają się na inne psiaki? Chciałaś pogryźć pieska większego od ciebie 3 razy. Teraz otworzymy moje kalendarze, a kalendarz dziewczyn otworzymy dopiero z nimi, jak one wstaną, bo na razie jeszcze śpią. Najpierw otworzymy z Milki i szukamy numer 4 już. Jest dość małe okienko, więc tak wydaje mi się, że to będzie cukierek jakiś z Milki, bo jest mniejsze okienko, ale zobaczymy, co się trafi.
zjadłam cukierek. Ja powiem wam, że jeszcze nigdy nie jadłam tego cukierka z Milki, więc nawet nie wiem, z jakim on jest nadzieniem. Zobaczymy później, z jakim on jest nadzieniem. Tutaj ma choinki narysowane na papierku, więc tak trochę świątecznie wygląda. No i teraz otwieramy Kinder. I numer 4. I co to jest? Chyba Chocobons, tak. Ja Chocobonsy bardzo lubię, tak więc się cieszę. A w sumie dzisiaj same cukierki się trafiają. Otwieramy kalendarz Strixie. Dzisiaj otwiera z nami Renifer. Zobaczcie, prawdziwy Renifer. Wcale nie widać, że to jest pies. Nawet niepodobny. Jeszcze tylko kopytek zamiast łapek brakuje. A tak to już Renifer. Szukamy numeru 4. Tutaj jest czwóreczka. Coś takiego. I to są rolaczki o smaku ryby i kurczaka. To jest podobne do sandwichów, więc na pewno będzie nie smakować. To są wszystkie rzeczy, które trafiły nam się dzisiaj w kalendarzach i głównie trafiły nam się cukierki, z tego co widać. I w psim kalendarzu tych roladek jest aż 7, więc jakby ktoś miał 7 psiaków, to każdy by dostał po jednym. Więc teraz tam majeczce są mi później, jak ostanie. A Maja już je. A Sonia to w sumie się tak zastanawiam, czy dostanie, bo ona dzisiaj była niegrzeczna, więc może powinna mieć jakąś karę, nie dostać przy smaku z kalendarza. Możecie napisać w komentarzach, co o tym myślicie. Napiszcie, czy uważacie, że do Sonii powinien przyjść Mikołaj, pomimo tego, jaka jest niegrzeczna. Chciałam też was serdecznie podziękować za wszystkie komentarze, jakie zostawiacie pod vlogmasami. Wszystkie czytam, chociaż może nie zawsze odpisuję, ale staram się odpisywać. Zostawiliście naprawdę bardzo miłe komentarze, zwłaszcza pod pierwszym vlogmasem, ale pod innymi też, więc bardzo wam dziękuję. W końcu wstało to niegrzeczne stworzonko i dostanie przysmak, na które nie zasłużyło. I już zjadła. Teraz idę na dwór z Majką na szybki spacer. Jeszcze tak szybko wam pokażę, jakie mam kwiaty w moim pokoju. Więc to są wszystkie moje kwiaty w pokoju. Anturium ładnie rośnie, jest to kwiatek, którego kupiłam wiosną. Widzieliście też na filmiku, jeżeli pamiętacie. Moje dwa kaktusy, które już mam od kilku lat i naprawdę bardzo dobrze im tutaj służy u mnie w pokoju. I róża, która usycha, ale nadal jeszcze żyje, też mam ją chyba od wiosny. No i mój nowy kwiat, gwiazda betlejemska, którą dopiero co kupiłam, jak widzieliście na vlogmasie. Mam nadzieję, że sobie trochę pożyję. Byłam przed chwilą w Biedronce i w lecznicy weterynaryjnej, bo musiałam kupić sobie na odrobaczenie dla Sonii w Maj. A teraz będę wracać do domu, jeszcze może do Rosmana wstąpię po drodze. Wróciłam ze sklepu i kupiłam tabletki na odrobaczenie dla Sonii i Maj, bo ja im tak systematycznie w miarę gdzieś co 3 miesiące podaję. Będziemy otwierać Kinder Niespodzianki, ten zestaw, gdzie są 4 Kinder Niespodzianki. Pamiętacie, my kupiłyśmy to w Tesco jakiś w sumie czas temu, nie wiem czy 2 dni temu, dokładnie nie pamiętam, ale wam pokazywałam i teraz może otworzymy. Zobaczymy, co nam się trafi. Pierwsza Kinder Niespodzianka. Jest to jakiś niedźwiadek, taki misiu. Wam pokażę, jakie tutaj rzeczy mogą się trafić. Więc takie figurki i ten misiu nam się trafił. Już otwieramy następną. Jeszcze nie, my to kupiłyśmy dla właśnie czekolady z Kinder Niespodzianek i dla figurek, ale figurki też zobaczymy, jakie to jakieś chyba są.
Tak, ten misiu jest akurat ładny. On jest chyba z serii zimowej, z tego co widzę. Jeszcze wam pokażę komiks świąteczny. Jak się prezentuje. W drugiej Kinder Niespodziance był samochód. Teraz już trzecia. I w trzeciej też był samochód. I już ostatnia, czwarta. To jest jakaś bombka chyba świąteczna. W czwartej Kinder Niespodziance była bombka. Ja już będę się z wami żegnać w tym vlogmasie. Jeżeli wam się podobało, zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia do kolejnego, czyli już jutro.